wielki zaszczyt dla Fundacji Międzypokoleniowej CZAS, Centrum Zdrowia Aktywnego Seniora, że Politechnika Opolska podjęła to wyzwanie. Po prostu to, co pan rektor powiedział nam kilka dni temu, że od wielu lat czekaliście na Politechnice na to, aby zgłosił się jakiś podmiot, który zechciałby się zająć seniorami, a wy dacie tę bazę naukową, te wspaniałe umysły waszych profesorów, które będą z nami, z seniorami, to po prostu nas bardzo podbudowało. No i dzisiaj te pierwsze wręczenia indeksów, ta immatrykulacja. Politechnika Opolska.